Naprawdę dziękujemy tym, co nas witali z gościnnością. Może kilka słów takich, co my reprezentujemy w ogóle, no bo ta tradycja to jest od lat, no to wiadomo, niezapomniana koza, no to jest przygotowanie. W ogóle najgorsza rzecz to jest przygotowanie misia. No ale żeby misiu zatańczył, no to się powtarzam, musi być orkiestra. Mamy orkiestrę. Słoma, można powiedzieć, że dwa dni trzeba szykować, żeby tego pana tu upleć i żeby to wszystko podwiązać, to wszystko. No, na tego dziedziusia też zbieramy. No, wszystko pod płaszczykiem OSP Dziadowice. A gdzie dzisiaj byliście już? No, byliśmy... Pierwsze to, no wiadomo, szkoła Dziadowice, no trochę tam pomurzyliśmy tego, później byliśmy, no zaskoczeniem, jak zwykle u pana Grebera w Drefturze, oprowadził naprawdę bardzo godnie cały zakład, jesteśmy wdzięczni za to, no i bardzo, bardzo, bardzo mile nas widzieli w gminie Turek. Nasza puszka jest duża, ale jeszcze nie jest pełna, a jak ją uzbieramy... No, na pewno kostkę założyłem przed rewizją. Oczywiście. A żeby to wszystko wyglądało jak się należy, a więc mówimy, że my chcemy tą tradycję jakoś podtrzymać w tych naszej gminie, żeby to wyglądało naprawdę jak się należy, nie? Wszystkie kominy są niewymiecione, a kominy są na pewno większe niż ta nasza puszka. Aczkolwiek nie chodzimy za to, żeby nie wiadomo ile nazbierać, tylko po prostu podtrzymujemy tradycję. To jest najważniejsze w całym naszym punkcie, w całej naszej realizacji, żeby powstrzymać tradycję. To nie boli, to jest odważny. Dalej. Ja jestem odważna, ale nie tak. Białą szapkę to nie bardzo. Ja nie jestem. Proszę, jakie dzieci odważne, mamy w gminie Malanów. Ja jestem.